Witam bardzo serdecznie z powrotem w Alenie Wake'ów. Kontynuujemy tą historię. Następny rozdział. No, widzę, że od razu na grubo. Szybki zapis i sobie poproszę teraz tu zapisać. Dobra, następny jest drugi zapis. Czekajcie, zanim to zrobimy. Nie no, zabierzmy to światło, bo ja nie chcę biegać później. Pudełko na but. Czego miałbym sprzęt przerzucać do pudełka na buty? Kto oszalał? Dobra, w porządku, chyba tu mamy być. The payphone was ringing. Somehow I knew the call was for me. Okej, okay, dobra. Czy mamy mapę w ogóle tego miejsca? Okej, okay, możemy się tak jeszcze przełączać. Boże, on ma też swoją głowę. Ma swój świat, ten po drugiej stronie. Na swoją głowę. No rzeczywiście, teraz już rozumiem, dlaczego Waleczny Bigos mówił, że jest źle zoptymalizowany. Czuję teraz. Oj, ale widzę. Hello? Hello, Wake? Yes. Do you know who I am? No. Who is this? We'll get to that later. There are spies all over. Shadows. A sense of deja vu washed over me. Had I had this conversation before? Alan, listen to me carefully. Caldera Street Station, the subway. You need to go there. I'll call you again later. Make sure to pick up. Do I know you? I know you from somewhere. You've just forgotten again. We're in it together. Don't worry. I got you now. We've been working. I'm losing you. Hello? Hello? No tak. Remedy robił Control, Alan Wake, Quantum Break, które grałem, Alan Wake 2, Max Payne 1, Max Payne 2, Alan Wake dodatek, Control 2 robią, Alan Wake Remaster i Vanguard. No to teraz już wiem, dlaczego tu są telefony, dlaczego jest podobny klimat mroku. Gameplay może inny trochę niż Max Payne'a. Casey. Invitation 2. Okej. The man had said Caldera Street Station. I had to go there. Wiecie, co jest najgorsze? Jestem w tym świecie, a nie mam broni. Nic tu nie ma, serio? I tu się chyba rzeczywistość rozpada. The door wouldn't budge. No w porządku. Mam nadzieję, że nic mi tu nie będzie gonić, bo ja nie mam broni, nie? The Caldera Street Station sign was there, but the entrance was missing. I had to make it appear. Maybe I could use the lamp to reveal the station entrance. Okej. Okay. Czy mamy się przełączyć między wymiarami? Widzę, że ostatnio gry poszły w trend robienia na dwa światy, nie? Gier.
że ci przerzuca między wymiarami, coś tego. Widzę, że teraz dużo gier. Lord of the Fallen jest między wymiarami, to jest między wymiarami. Coś jeszcze było? Shadows stirred like there was someone there, but there was no one. I wanted to keep it that way. Z kim on wcześniej gadał? Nie wiem nawet, do czego on mówi, że nie zwracaj na mnie uwagi. Zdecydowanie słyszę dźwięki jakichś istot, ale ich nie widzę. Tutaj coś jest. Patrzcie. Jezus. Nie widzisz, z czym walczysz, no. Nawet nie masz pojęcia. Dobra, teraz tak. Pobiegajmy tutaj troszeczkę, bo ja chcę się rozpoznanie sobie zrobić. O! Jakoś tu stał, dobre, podoba mi się to. Okej, tu nie przejdę. Nie ma szans. Nie wiem, czy to dlatego, że coś mnie blokuje. Trudno się nawet tu odnaleźć. Ja nie do końca wiem, co ja mogę, a czego nie mogę i gdzie mam iść. No oprócz tamtego, dobra, idźmy do tego metra. Ja tu widzę, że cały świat inny zupełnie niż tamten, co jest, chodzi ta dziewczyna. Tamta chodzi w normalnym, a on jest w takim... O. Dobra. Ci goście trochę mi przypominają, to jest chyba taka ściąga z... tych z gości, którzy byli w... To trochę przypomina mi Death Stranding. Tam też były takie rzeczy. No. Co jest? Dlaczego nie mogę tego złapać? The lamp was dead in my hand. I needed to find a light for it. Wstawić do niej źródło światła? Co ty masz na myśli, gościu? A skąd ja mam ci znaleźć źródło światła? Brakło ładunków. Okej. Dobra. Czegoś brakowało. Dobra, czyli tam, gdzie światło, są przejścia. Rozumiem. Okej, zaczynam kminić. Czyli też w tym miejscu, co są podświetlone, to są punkty, w których jest coś. O, właśnie. O, ma to sens, żebym miał w takich miejscach coś. Dobra, teraz przynajmniej wiemy, jak operować w tych miejscach. Dobra. Zamknięte z drugiej strony. O Jezu, on tu był przede mną tuż. Dobry. Bardzo dobry.
Dobra. Ogarniam dziwność tej gry. Tu się da wejść? Nie. O, coś tu jest. Nie widzę nawet, co jest w tym pudełku. W ogóle otwieram te pudełka, za każdym razem są puste. Po co mi one? Grocą. Ale... Dobra, tam nie możemy iść jak nic, bo jest rozmazany na maksa. Czyli interesują mnie tylko światła, rzeczywiście. I takie miejsca, co są dobrze oświetlone. Tak jak tu. Coś się dzieje z tą podłogą. Czy to jest glitch? Ja szukam czegoś sensownego w tej wodzie? Chyba nie. Nic nie będzie. Dobra. Chodzimy dalej i szukamy. Muszę lampę skądś wziąć. On chyba mówił, że tam na wprost jest, czy coś takiego. O, na razie tu pochodźmy jeszcze chwilę. Coś tu jest. Jeśli rozumiem, że światło daje jakieś sensowne sygnały, że coś jest w pobliżu sensownego. Za, jestem za gruby. Tu coś powinno być w takim razie. Ale nie ma nic. Prośmy tu. O Jezu. Dobra, idźmy światłem, bo tu widzę, że jest gęsto. Okej, trzeba poczekać. Czy oni mi dadzą przejść, czy mnie porwą? Odejdziesz kiedyś? Dobra, nie mam wyboru. O, dobrze poszedłem, jest cutscenka. Show. Alan Wake, the writer. I'm Alex Casey. I'm looking into a murder. Come on, what is this? There's a piece of evidence, a manuscript of a novel. You wouldn't know anything about it? A manuscript? What manuscript? I need to see it. Rumor had it the manuscript contained the details of the murders. A murder cult was following the story to commit their gruesome acts. Was Wake their leader? Had he written it? How far would he go to create a perfect work of art? Or would he be the next victim? Stay here. No, wait! I need a gun! No chance. Dobrze. Casey już nie żyje. Pytanie, czy tylko w tym świecie, czy w obydwu? Casey! No i Casey nie żyje, przynajmniej w tym świecie. O ile nie w obydwu.
Mamy latarkę, znajdź światło, dostaliśmy achievement, mamy broń. Dobra, okej, teraz się zacznie zabawa. Teraz zacznie się prawdziwa zabawa. Dobra, po jednej stronie jest ta kobieta, a po drugiej stronie jest on. With the alley in darkness now, restless shadows block my way. Dobra, jeść się rozbije tylko światłem. Dobrze. Okej, zmarnowałem pocisk. Trudno powiedzieć, co jest potworem, a co nie. Oj. Chciałbyś? The shadows faded out. Until they didn't. They were trying to stop me. With the gun and flashlight, I could fight back. Szalona lokacja, ale fajnie, że on ma inną broń niż ona, rewolwer ma. Tylko teraz tak, mam się... Dobra, idziemy sobie otworzyć subway. Nie będziemy tu zwiedzać za dużo, bo to... Dobra, jedziemy z tym koksem, bo ja streama mam za godzinę. Co? Okej, tylko to mryga, nie wiem dlaczego. Aha, mamy przynieść tu jeszcze inne światło. Okej, czyli to jest zbieranie światła, żeby ruszyć dalej fabułę, rozumiem. Mhm, no to muszę przynieść tu i naładować. W porządku, ale teraz i tam my zbieramy stąd. Luz. Spoko. Dobra, 31 kulek. Dużo amunicji mi dali, to trzeba przyznać. Dobra, musimy iść po kolejne światło. Które jest, jak mnie mam tu. Nie jest tak daleko. No, to chyba też nie działa tak, jakbym chciał. O, okej. Tego wcześniej nie widziałem, czy tego nie było? Nie wydaje mi się, żeby to było. No, strzałka mi pokazuje, tylko... Nie, nie rozwalę tego. Dobra, rozumiem, chyba ze światłem trzeba znowu tu przyjść. Okej, zejście na dół to nie jest jedyne rozwiązanie. Tu jeszcze potrzebuję czegoś. Okej, dobra, muszę zabrać stąd to jedno światło. Wsadzić je tu. Pięknie. Dobra, i teraz idziemy tu. Podoba mi się to. To jest fajne. O, te dwa światła normalne i ten taki czurnięty są spoko. O,
On ma inny świat, ona ma inny świat. W zasadzie nie wiem, czy to nie są nawet już trzy światy. Bo on tu jest w leżu ciemności, walczy o przeżycie i o wyjście stąd, a ona w sumie wie o leżu mroku, może tak nazywajmy, i ma mu pomagać z zewnątrz. W sumie go uratowała, nie? Wątpię, żeby chodziło o spadnięcie. Tu coś jest. Co tu będzie? Okej, dobra, drobina jeszcze wyżej, ale nie, na razie nie. Nie chcę. Okej, makabra, ile tu jest... Nie wracają. Dobra, nie przeszkadzajcie sobie. Nie wiem nawet, czy dobrze idę, raczej nie. Okej, nie da się ich zestrzelić. Nie wiem, czy dobrze robię, że marnuję to światło. Chyba nie do końca. Pudełko na buty. Dobra, wsadźmy to tutaj. Szkoda, że nie mam skrótowego klawisza do tego. Lekarstwa, baterie. Dobra, zapiszmy sobie. Na tym sejwie, ale jestem teraz, powiem wam... No i dobra. Nie, jedną apteczkę weźmy większą, przyda mi się. Dobra, zapiszmy. Jeszcze raz ten sam save. Dobra, zawsze za długo nie można stać w jednym miejscu, lub się poruszać. Znowu złota strzałka. Spoko, idźmy tu na górę. Hello. Oh. Hey, Alan. You snuck up on me. Sorry. Have we met? Memory problems again, huh? Yeah, we've met. Tim Breaker. We've shared notes. Hey, I've made some progress on the map, if you want to take a look. I still haven't found my mystery man, though. Who's this mystery man? Oh, it wouldn't be much of a mystery if I knew. All I have is a name. Warland Dorr. The talk show host? No. No, that doesn't sound like him. The guy has many disguises, but a talk show host? No. I'll keep looking. You're making a map. Trying to. It's hard to map a dream, though. I keep ending up in unexpected places. I find interesting things like those strange markings that react to the light, but never the one thing that I'm looking for. Feel free to check the map out. Oh, I've been stockpiling supplies while I poke around. If you find a stash, take anything you need. I appreciate the help. Well, that's my crazy wall. I'm just trying to make sense of things. Don't judge me. I'll trade you walls any day. Dobra, tak jak wam mówiłem. O, no i nareszcie. Przynajmniej teraz wiem, co tu się dzieje, nie? Zmiana światła, aktywna, nieaktywna. Okej. Czyli tu jest to zejście. Tu jakieś echo jest, to jest zamknięte. No właśnie, jest mnóstwo rzeczy, które jeszcze muszę się dowiedzieć.
Ale tak dobrze się wgra w tą grę, jest taka... Nie masz nic na tacy i to mnie się podoba. Nie mam na tacy podane rozwiązania jasnej fabuły. Muszę sam się zastanawiać, co tu się dzieje. I to jest dobre. To mnie się podoba. I w innej grze już by było. Okej, czyli oni znikają pod wpływem światła, tylko trzeba się oddalać. Nie można pędzić. Dobra, nie będę już zużywał ładunków baterii, bo to bez sensu. Dobra, świat, oni znikają jak w nich świece, po prostu. Nie trzeba strzelać z jednym. O, właśnie takich rzeczy szukam. Czemu puste? Co to ma znaczyć? Jezu, ile tu jest przejść? Ja nie wiem gdzie... Czy ja znowu nie wracam przypadkiem? Co tu się dzieje? Okej. Okay. O, skrót sobie otworzyliśmy. Super, mamy skrót, o to chodziło. Ty, dobra rzecz. Ja ogarniam, to jest skrót. Do głównej ulicy, dobra, dookoła żeśmy przeszli. Tylko jak to możliwe, że jestem na tym samym poziomie? Co to jest za pokręcona rzecz? Przecież ja powinien być wyżej. Znowu drabiny. Co to za dźwięk? A, wycieraczki. O! Czekajmy, zanim to zrobię. Bądźmy mądrzy. To w ogóle jest to światło, co miałem znaleźć. I skróty podblokowywałem. Okej, okay, dobra. Tak miało być, tak jak robię teraz, bo teraz mam dwa światła obok siebie. Dobra. Jest progres. Już rozumiem. Dobra, okej, okay, ale jeszcze sobie tu... Aj, nie, no ta gra jest za dobra. Będę długo w to grał. Jednak. Dłużej niż normalnie. Są zagadki, jest rozkmina. Przyjemnie się gra. Dobra, już wiem, co muszę zrobić ze światłami. Ale, że... Że... A, okej. Okay. Dzięki, gro. Fajnie. Fajnie, fajnie. Dobra, teraz muszę zejść. Dobra, wrócimy tutaj po to światło, bo już wiem, gdzie jest. Ale na razie wracamy się, bo jestem łakomy na więcej rzeczy. Olaliśmy tam jakieś wejścia. Tu jest jeszcze zejście. Tak, to znam. Tu mamy te dwa skróty. Blokowane. Tu nie ma wejścia na górę drabiną. Nie. Ale dobra, ja przynajmniej już wiem, o co chodzi w tych lokacjach. To po to dookoła szliśmy, żeby pootwierać to. Teraz jak już mamy to otwarte. Dobra, trzeba jej wygasić światłem. No, mogłem to zrobić mocniejszym, szybciej, ale nie, nie będziemy się śpieszyć, bo to... Śpieszenie się w takich lokacjach zabije mnie zaraz. Pośpiech zabija, uwierzcie mi. To nie będzie nic dobrego. Dobra, ale tu powinienem jakoś móc... Jakoś móc wejść tam? Tam jest drabina. Dobra, okej. Okay. Na górę trzeba po drabinie wejść.
A, oni się na dole pojawili z powrotem. Uruchom echo, podchodząc do niego pod odpowiednim kątem. To o czym wy mówicie? Co to? Written books about Alex Casey for years. Something lingered here. A line from a half-forgotten story. No jakie echo? The city was a monster, poised to tear into you the second you let your guard down. You thought you had it tamed, that you knew what the hell you were doing. Your last mistake, unless you got lucky, and you didn't deserve to get lucky. You blinked at the wrong time, let your mind wander, and the fire escape that was meant to be your getaway route was gone, was never there at all. You'd gotten turned around somewhere along the way. The city was coming to finish you off, and there was nowhere left to run. Dobra, moi drodzy. Wiem, co robić. Mniej więcej. No dobra, okej, tylko tu są jakieś fajne rzeczy. Tu coś jest? Tu jest jakiś napis w ogóle. Słowa lampy. Obecnie niedostępny. A teraz słowa broni. O, dobre! Słowa lampy. Przywraca maksymalne, kiedy używasz na takiej na wrogich cieniach. Daje 10% na ogłuszenie wroga z wzmocnieniem latarki. Albo to, albo to. To jest nawet okej. Ale fajnie, słowa mocy, telewizor, radio, mapa. Weźmy mapę. Okej. Czyli to jest echo. Tu nie wiadomo, co jest. Gdzieś w tym obszarze jest, aha. Okej, czyli my mamy zaznaczone. Tu są ulepszacze i inne rzeczy. Mam nadzieję, że to nie wpływa jakoś znacząco na koniec gry. No dobra, okej. Okay. Nie będziemy tego słuchać teraz. Dobra, okej, okay, ale to jest taki eksplorator duży. Dobra, rozumiem, czy to jest jak Resident Evil, ale od razu dali nam opcję otwartej mapy. Po prostu od razu. Dobrze, moi drodzy. Gdzie my teraz chcemy iść? Światło to ja mam. Po drabinie byłem. Słowo mocy zebrałem. Czegoś po tej stronie niby nie zrobiłem. Hmm.
Coś tu jest jeszcze? To czegoś żeśmy nie zrobili. Dobra, wchodzimy tędy. Tam można jakoś wejść. Jak to w ogóle wejść na górę? Nie, to nie Alan Wake. Dobra. Tu nie byłem na górze. Dobra, wejdźmy teraz tu na górę. To jest to echo. To jak to odpalić, nie? Dobra, to nie ma znaczenia. Rain tried to wash away the sins of this city. But some sins, the evidence of the crimes committed could never be erased. Not by the rain or any amount of therapy from Dr. Jack Daniels. It remained bruises under my skin like tattoos. Bruises in my soul, scar tissue on my heart. The rain never stopped falling, and I never stopped drinking. Dobra, okej, zrobiliśmy to. Czy to jest z tego? Nie, nawet nie. Zupełnie jeszcze coś innego i tu jest żółta skrzynia jeszcze. Matko bosko, i dlatego jest. Co prawda echa mnie nic nie dają, więc nie ma sensu ich robić. Dobra. Czekajcie chwilę, moment. No nieźle, dobra. Teraz do przodu. Może u niego coś jest. A w sumie tak mało u niego się skupiłem. Coś u ciebie było, kolego? No nie by mogłoby być, ale musiałoby być tu. Dobra, nie. Przejść. Jeśli już, to jest raczej... To coś jest na dole raczej.
tym obszarze, ale chyba na dole. No, na dole, lost. Okej. Okay. Nie wiem, w tym kółku coś powinno być. Dobra, uciekajmy tędy. Nie musimy ze wszystkim walczyć. Mamy niski ustawiony poziom, to oni nie są agresywni. Równie dobrze może to też być tutaj. Gdzieś. To coś, czego ja szukam. Teraz zaczynam rozumieć, dobra. Gdzie jest drabina do tego? No jest, dobra, w porządku. To będzie gdzieś tu na drabinie ta rzecz. A my żeśmy tego już nie zrobili przypadkiem? Może nie zrobiłem to, co powinienem? Nie no, to zrobiłem. Nie no, ze skrzyneczki zebrałem wszystko, to co, gra jest chyba, to jest chyba glitch. Jeśli to miałoby być to, bo to jest chyba to. No powinno być to, bo to jest żółty kolor, więc... Jak żółte ostatnio robiłem, to się zgadzało. Poczekajmy, jeszcze jedną rzecz sprawdzę. Czy tego nie ma wyżej? Nie. Nic z tych rzeczy. A tu jest. Okej, znaleziono słowo wojny. Słowa. Zwiększa obrażenia zadawane przez nabój. Zamieniałby w bełnię rewolweru. Zwiększa obrażenia za pomocą dubeltówki o 25%, kiedy trafiasz kilku wrogów jednym strzałem. Przywraca 15%. Z rakietnicy. Nie no, rakietnicy jeszcze nawet nie marzmy o tym, że będziemy mieli. Ostatni nabój, czy... Z dubeltówki kilku wrogów. To będzie lepsze. Dobra. Okej, okay, czyli żółte to mogą być słowa, które dają mi boosty do obrażeń. Na razie nie ma realnych wrogów tutaj, to są tylko na razie duchy. Przynajmniej na razie. Dobra. Chyba musimy... Tu jest jeszcze jakiś... I coś tu jest żółtego. Czekajcie, zobaczymy. Dobra, gdzie jest ten żółty okrąg? Według gry to jest gdzieś po środku, po prawej mojej. Tu? A, jest, rzeczywiście. Ale pokitrane te rzeczy są. Patrzcie, ile fantów. Nieźle. Podoba mi się exploring mapy i tego wszystkiego. O, jest słowo. Słowo broni. O. Sto kulek, żebym zwrócił kulkę. Trochę słabo. To na razie.
No fajnie, dobra, bierzemy to. O! Oj, nie jest dobrze. To strzelanie nic nie daje. O! Dobra, przejdźmy tędy. Okej. Mogłem z nimi nie walczyć. Ale teraz mamy dwa światła. Nie no, super. Dobra, to jest... Podoba mi się to w tej grze. Dobrze, mamy dwa światła, pchniemy fabułę do przodu. Ja ten obszar mogę zwiedzić później. I tak też zrobimy. Wiecie co, na razie zejdziemy, bo ja czasowo mam mało czasu, mam pół godziny. A nie wiem jak długo jeszcze będą jakieś cutscenki czy coś, więc pchamy na razie tu do przodu. Podejrzewam, że na 100% będziemy w stanie tu wrócić. Albo nawet to jeszcze nie rozwiąże wszystkich problemów. Okay, coś się zmieniło. The gates to the platform were closed. I had a ticket. Bilet na metro. Okej, okay, możemy w ogóle stąd... W ogóle stąd odjechać. Nie przejmować się. Metro. Mapa nieodkryta. Okej, okay, czyli w ogóle możemy se podróżować między tymi, wracać do skrytek, do pojemników, do ciekawych miejsc. Tutaj coś w ogóle zbadać. Nie no, Bayer, podoba mi się. To jest taki Resident Evil, ale inaczej. Jak to się dla mnie porównuje tą grę? Dziwniejszy Resident Evil to jest po prostu. Nie no, dobra, to gramy tak, że większość rzeczy zobaczę, no. W żółtych punktach są słowa mocy. Something about the station platform felt significant. It would work in my writing, but I needed more. Something lingered here. A half forgotten memory. An echo. Dobrze, mamy tu echo jakieś. Coś tu jeszcze jest, żebym sobie, nie wiem. Coś odzyskał. Dobra, zanim to echo odpalimy, ja bym chciał zobaczyć, czy tu coś jeszcze jest. Okej, nie mogę nic ruszyć, dopóki echa nie ruszymy. Something was here. A vision about to reveal itself. I needed to look at it from the right angle. Odpowiedniej strony. Podejrzewam, że w tą stronę. Czekamy, jak jest białe, to chyba nie. Czarne musi być. Nie, to nie pomaga. Tu się nic nie dzieje. Tu się nic nie dzieje. Tu się zaczyna coś dziać. O to chodziło. Leaving me clues to follow, connecting the dots from one murder to the next.
inviting me to draw an obscene picture on the city map. Caldera Street Station. The name made me think of the exit wound of a bullet. I had a flash of inspiration. The ghost of my fictional detective. A story thread I could use in my writing. I had a location. I had a story thread. I would put them together, write them into my story to create a path deeper into the dark place. Mhm, dobra, czyli zbieramy takie fragmenty i zwiększamy sobie historię. Things clicked into place. The story rang true. I was making progress. The dark place reacted to my story. The way into the tunnels was no longer blocked. Okej. I co teraz? Całe metro mi się odpływało. The Fed had glimpsed into the maw of darkness. It swallowed him whole. No dobrze. The tracks led into the tunnel. That was my way forward. Robert, to jest droga do przód. A co jest z tyłu w takim czasie, bo tu się sporo pozmieniało. Co jest tutaj, bo on mówi, że tam jest do przodu. A co tu jest, może słowo mocy czy coś? Jest słowo mocy może. Jakieś drzwi. Szkoda, że to nie jest save point. Okej, szafek, warto było wrócić. Jak ktoś by się zastanawiał, dlaczego on wrócił tutaj, to wrócił po itemy. Kolejne słowo mocy. Dobra, udało się. Broń znowu. Dobra, teraz dajmy to i tak będziemy raz to, raz to. Raz to nie używam, to nie biorę. Dobrze. Mamy coś jeszcze? A, mapa nieodkryta metra. A czy ona mogła być wcześniej? Podejrzewam, że jest ich więcej niż jedna. Nawet jeśli ja pominąłem swoją. To może być ich więcej niż jedna, ale... Cofnijmy się i zobaczmy, czy tu rzeczywiście nie pominają jakiś. Tu jest. To jest mapa metra. Dlaczego nie mogę tego wziąć? Tu już będzie wyjście powoli. Wątpię, że tu była mapa metra. Nie. Albo na zewnątrz. A spróbujmy na zewnątrz znaleźć ją, jeśli jest w ogóle. Bo to mi nawigować pozwoliło. Nie. Dobra, musi być w środku gdzieś głębiej. Na razie nie mogłem jej mieć i nie było sensu, żebym ją miał, bo byłem za płytko. Teraz będę głębiej, podejrzewam, że jest już niedaleko. No dobrze. Dobrze, moi drodzy. Robimy postęp, jak to mówi Alan. On napisał tą historię, a on wie najlepiej. Ja nic nie wiem. Aha, ślady. Nie jest dobrze. Lost. Okej, sporo duchów. The blood trail continued deeper into darkness. Jest ich sporo. Nie będziemy podchodzić. Poczekajmy, aż się wypalą wszyscy. Dobrze, chyba wszyscy padli.
Czuję, że to jest save point. Niebieskie światło. Okej, wracam na góry. Jezus, dobra, przejdźmy tu szybko, zniszczmy ich i przejdźmy to. To jednak... Jezu, aż się boję iść, bo nie wiem, czy to mnie nie zabije. Nie, raczej nie. Nie przejdziemy tędy. Mm-mm. Nie zniszczę takiej ciemności, to mnie by zabiło raczej. Trzeba wiedzieć, kiedy instynkt mi podpowiada nie iść dalej. Tu miałem wejść na pewno. Jezus Maria. Pociąg? Potwór czy pociąg? Dobra, moi drodzy. O to chodziło, tu chciałem dotrzeć. Na tym skończymy sobie odcinek. Pudełko na buty. Opatrunek, opatrunek. Tysiące opatrunków mamy. Lepiej nie śpi, to jestem teraz. Można stykować. Ile można nas? Co ja zrobiłem? Coś popsułem. Jeden se skasowałem niechcący. Dobra, już wiem, że takiej rzeczy nie można robić. Trochę to głupie, że tak se skasowałem. Dobrze, moi drodzy. Teraz tak, czy tu coś jeszcze jest? Poza zapisem. Dobra, nie mamy mapy metra. Zapisujemy sobie grę i widzimy się w następnym odcinku. Widzę, że to jednak będzie długa gierka dla mnie, bo będę wszystko zwiedzał generalnie, większość. Przynajmniej te po drodze będę zwiedzał rzeczy. No, powiem tak, to jest taki Resident Evil, no ma też swoje save pointy, jest trochę dziwniejszy Resident Evil, oni to zrobili tak na modły Residenta, widzę. Może nie są tu, nie ma tu tych samych potworów, ale są zagadki, jest jakieś ulepszenia, są te spokojne miejsca, w których da się coś zrobić. Dziękuję wam za oglądanie, widzimy się w następnym odcinku, do zobaczenia, cześć.